Cześć, witajcie w kolejnym raporcie o stanie korporacji. Jakoś tak się przypadkiem złożyło, że dzisiaj mamy Wielkanoc, więc ogólnie wszystkiego najlepszego. A jeżeli od zeszłego tygodnia ktoś się jeszcze nie zorientował, to cały ten event, który obecnie jest w grze ze zbieraniem skórek, ciuchów i oczywiście jajek, jak na mój gust również jest związany z Wielkanocą. Bo jakby nie patrzeć, nawet logo frakcji, na którą polujecie w trakcie tego eventu, wygląda jak zajączek wielkanocny. To tak dla tych niekumatych, którzy nie zwracają uwagi. No, tego się nie spodziewaliście, przyznajcie się. W każdym razie witajcie jeszcze raz w dzisiejszym raporcie o stanie korporacji, już tak troszkę bardziej na serio. Teraz możemy przejść do kolejnych informacji związanych z tematem dzisiejszego raportu. Więc jeśli chodzi ogólnie o sprawy korporacyjne, no to tutaj widziałem, że się ludzie skarżyli, kręcili nosami już w zeszłym tygodniu. Znowu mamy mały zastój w procesie rekrutacyjnym. Ta rekrutacja, nie pytajcie się, czy ciągle trwa, bo ona trwa ciągle. Po prostu Karimiri nie zawsze ma czas, nie zawsze mu się chce siadać nad tymi aplikacjami. W tej chwili tam bodajże 5 podań wisi. Postaram się je jakoś w tym tygodniu jeszcze szybciutko rozpatrzyć. Przynajmniej taką mam nadzieję i jakąś informację zwrotną otrzymać. Albo pozytywną, albo negatywną, albo coś tam innego. Jeszcze w jakiś sposób się będę z wami kontaktował. Chyba, że nie będzie takiej potrzeby. Natomiast z informacji okoliczno-growych. Na pewno niektórych ucieszy fakt, że na markecie, przynajmniej w grze, ceny Plexa spadają. I być może jeżeli ktoś chciałby kupić Plexa za iski na markecie, no to teraz ma okazję, bo ta cena jest coraz niższa. Wpływ na to miały ogromne promocje, które zostały rzucone na rynek, już nie Plexowy, ale realny, gdzie Plex był przeceniony chyba o 50 albo 70%. Nawet w tej chwili chyba jeszcze istnieje promocja na jakieś takie zestawy paczek promocyjnych, jednorazowych, które można tylko raz na konto załadować w życiu, gdzie też jednym z benefitów jest pokaźna ilość pleksów. Co prawda tutaj, jeżeli chodzi o całą tą promocję, to ona już za chwilę chyba się skończy, o ile nawet nie dzisiaj, to być może 4 kwietnia. Jeżeli natomiast ktoś byłby zainteresowany, no to wtedy tak, to się musi szybko orientować i zobaczyć, co się dzieje. Pola na moment cała sytuacja się zmieni i prawdopodobnie ceny wrócą do normy. Kolejnym punktem programu, który być może już faktycznie wejdzie na stałe do wszystkich tych raportów w stanie korporacji, będą to jakieś dziwne przypadki, dziwne potyczki na PVP. Jeśli chodzi o ten tydzień, to w porównaniu z poprzednim, jeszcze poprzednim, jakichś takich masakrycznie dziwnych akcji nie było, przynajmniej ja nie kojarzę takich, o których bym pomyślał, o właśnie o tej sytuacji chciałbym opowiedzieć, albo coś takiego. No może koniecznie nie było, bo zdecydowanie wcześniej były ciekawsze, natomiast w tym tygodniu było na pewno to, że Karimiri spadł znowu, nie żeby to było coś niespotykanego, chociaż osobiście spadam dość rzadko i dobrze mi z tym. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Ponieważ zostałem zestrzelony jak nubek przez tę jedynkową fregatę. Wszyscy, którzy oderwali się nagle od swoich aktywności, nie dowierzając temu, co słyszą i zastanawiają się, jakim cudem, jak ja to zrobiłem, no powiedzmy sobie, że popełnione zostały pewne błędy taktyczne, a i nie oszukujmy się, to była po prostu pułapka. Ale nie w takim sensie, że ja się zrzuciłem na gościa, a na mnie rzuciło się 20 jego kolegów. Po prostu gościu był przygotowany na taką ewentualność, a jak już wspomniałem, popełniłem pewne błędy, rozpoczynając tą walkę, no i skończyło się jak się skończyło, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, mimo tego, że spadłem, to delikwent sam długo nie cieszył się tym zwycięstwem, ponieważ nie byłem podczas tej akcji sam i zmaltretowałem go na tyle skutecznie, że wystarczyło go tylko dobić. Aczkolwiek troszkę niespak pozostał. Mam nadzieję, że wyciągnąłem z tego jakieś wnioski i następnym razem już się tak nie dał załatwić. Chociaż kto wie, jeżeli ktoś by potrzebował spróbować polatać czymś takim,
w takim statku, w takiej konfiguracji, która no, nie jest aż taka głupia. Owszem, ma swoje wady i nadaje się właściwie do walki tylko przeciwko fregatom. To myślę, że mógłby spróbować. Nie wiem, jakby się to miało sprawdzić w 100% w praktyce, bo całość nie posiada chyba nawet żadnego dopalacza. Ale bazując na próbie zaskoczenia przeciwnika, myślę, że coś w tym może nawet być. No i teraz oczywiście na koniec informacja, na którą wszyscy czekali w sprawie tematu, który był poruszany już w poprzednim odcinku raportu o stanie korporacji. Zakotwiczyliśmy naszą nową, piękną cytadelę. Tym razem jest to rafineria, jest to Atador. Powiem wam szczerze, że nie było to łatwe, chociaż może i trochę przesadzam, ale już tłumaczę dlaczego. W pierwszej kolejności za każdym razem, kiedy podejmowałem się próby zakotwiczenia tej stacji, zawsze musiało coś wypaść. A to była bijatyka z naszymi niespodziewanymi sąsiadami, a to była bijatyka z jakimiś innymi sąsiadami gdzieś tam indziej, a to coś wypadło i akurat trzeba było gdzieś polecieć i człowiek nie był na miejscu w odpowiedniej chwili, aby w dogodnym momencie móc ten proces przeprowadzić. No i tak od chwili, kiedy pojawiło się dobre połączenie z Hesekiem, żeby móc w ogóle całą tą stadelę przywieźć, w trakcie zresztą której to operacji również była mała strzelanina, aczkolwiek nie ja byłem celem, ale celem był delikwent, który niewątpliwie obrałby za cel mnie, gdybym z tą cytadelą leciał, w każdym razie po jego przepłoszeniu. Dopiero wtedy udało się sprowadzić stację do dziury. No i później mniej więcej przez 3 dni były podejmowane próby, ale już udało się, na razie nasza cytadela jest zakotwiczona na Księżycu, nie nazywa się tak jak poprzednia, która nazywała się Dekeract, było to Rajtaru, które zostało odkotwiczone i na obecną chwilę czeka w magazynie na lepsze czasy. Ta cytadela nazywa się Hepterak, na cześć księżyca planety, na którym jest zakotwiczona. Aktualnie stacja została wyposażona w wiertło wydobywcze, już cykl się rozpoczął i prawdopodobnie za jakiś czas członkowie korporacji oraz pozostali mieszkańcy Wormhola będą mogli cieszyć się z obecności raz na chwilę paska w przestrzeni kosmicznej, które będzie można skopać w poszukiwaniu minerałów. A i z niecierpliwością wyczekujemy pierwszego inauguracyjnego wydobycia, które rozpocznie się, kiedy zakończymy wydobycie naszego pierwszego korporacyjnego księżycowego czanka. A przynajmniej taki był plan do momentu, kiedy w środku nocy ktoś nie przyleciał do Wormhola i nam tej cytadeli nie rozwalił. Ale jakby nie patrzeć, na tym polega ta gra, że niektórych rzeczy nie da się po prostu przewidzieć. I to by było na tyle w tym dzisiejszym, troszkę krótszym niż zwykle, raporcie o stanie korporacji. I do zobaczenia w kolejnym, już w przyszłym tygodniu. Cześć! Prymaprylis! Oczywiście wszystkie osoby, które nagle rzuciły to, co robiły i zaczęły sprawdzać killboarda i szukać informacji i pytać się na korpczacie, kurczę, co się stało, albo wydokowały i poleciały sprawdzić osobiście, czy to prawda, chciałbym uspokoić. Z okazji 1 kwietnia taki malutki żarcik. Hepterakt ma się dobrze, wydobycie trwa, przynajmniej na razie. Oczywiście nie jestem w stanie zagwarantować, że jutro stan ten się nie zmieni, bo ktoś może jednak faktycznie przylecieć i postanowić go zastrzelać. Natomiast jeżeli coś takiego by nastąpiło, jak co tydzień zresztą dowiecie się o tym w raporcie o stanie korporacji. Natomiast w raporcie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zrobimy jakieś małe podsumowanie innych żarcików, które miały miejsce w EVE Online, czy to ze strony deweloperów, czy innych graczy. Cześć!